Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Kolejny duży zestaw z serii LEGO City melduje się u mnie na kanale i jest to Straż Pożarna. $450 katalogowo za tylko 766 klocków. Cena naprawdę wydaje się bardzo wysoka. Oczywiście możecie znaleźć ten zestaw taniej na Alto i ta cena wtedy będzie bardziej przyzwoita, ale nadal to nie będzie cena optymalna. Po prostu uważam, że zestaw w tej kategorii cenowej w serii LEGO City powinien zawierać około 1000 elementów, a tutaj jest ich o 1/4 mniej. No ale dobra, jeśli chodzi o karton. Wygląda całkiem ciekawie, bo dostajemy znowu płytki drogowe, dostajemy też trochę takich większych plate'ów. Mamy tutaj te wielkie ogniki, które są takie trochę duplowate, ale jeśli chodzi o sam wygląd, jest naprawdę przynajmniej dobrze, z tego względu, że tutaj mamy silo z sosem, mamy też tą wielką puszkę z sardynkami. Sam pojazd Straży Pożarnej, jak i ten duży, jak i też ten samochód taki bardziej sportowy, wyglądają nieźle, więc może to być bardzo bawialny zestaw, no ale jak na razie ma minus w postaci stosunku ilości elementów do ceny. Zobaczymy, czy on się wybroni później, bo według mnie potencjał jest. Naprawdę na pudełku dzieje się bardzo dużo i patrząc na nie od razu chce się ten zestaw kupić. Mimo tego, że sam budynek jest bardzo płaski, on jest głęboki tylko na 6 studów, ale zwróćcie też uwagę na to, że to jest zestaw dla kociarzy. Jeden kot, drugi i trzeci. Ja kociarzem nie jestem, ale szanuję za to, że trzy koty w jednym zestawie mogą wpaść. No dobra, standardowo mamy też informację o tym, że możemy połączyć płytki drogowe i dzięki temu rozbudowujemy sobie miasto. Tutaj też jest zaprezentowane, jak to wszystko działa, że możemy strzelać do płomyków. Prawdopodobnie jeszcze ta wielka puszka, która jest umieszczona na dachu, się obraca. Tutaj mamy miotacz wody, który jest odczepiany. Dodatkowo możemy jeszcze miotać wodą w ten sposób. I tutaj jeszcze mamy ten wysięgnik. Naprawdę dzieje się dużo. A kontener gdzieś tam się jeszcze z tyłu otwiera. Wypadają z niego płomienie. Wow! Naprawdę pełno akcji w jednym zestawie. I to też może być taki jeden z ciekawszych zestawów z LEGO City w tym roku. Na pewno. A, tu jeszcze wypada sos. Mało wam? No, chyba już nic więcej się nie znalazło, jeśli chodzi o takie wszystkie funkcje, ale jest ich naprawdę niesamowicie dużo. I co do zawartości. Dobra, pudełka, widzicie jak wyglądają, pudełka, woreczki. Co istotne, mamy tutaj znowu zadrukowany motocykl, to też zdecydowanie duży plus. I nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałem się z tym, żeby do zestawu z LEGO City była dołączona koperta, w której znajdziemy instrukcje i naklejki. Do tej pory coś takiego zdarzało się w jakichś większych zestawach, na przykład w tym dużym Ferrari z Technika coś takiego było, a tutaj w normalnym, regularnym zestawie, który nie jest ekskluzywem, dostajemy kopertę i mamy zapakowane instrukcje. Ja rozumiem, że to niby ma być pro eco i tak dalej, ale instrukcje najczęściej są albo zapakowane w woreczek, albo wrzucone luzem, a tutaj zapakowano je w kopertę, sklejoną plastikową taśmą, wszystko się zgadza. Naklejki wyglądają w ten sposób. Te na puszkę sardynek zdecydowanie interesują mnie najbardziej. Tutaj mamy też oczywiście te wszystkie elementy, które będziemy naklejać na pojazdy i trzeba uważać, bo one są transparentne, żeby gdzieś tam nie dotknąć paluchem, polecam kleić separatorem. No i instrukcje podzielone są na trzy elementy, gdzie budujemy jeden pojazd, drugi oraz budynek. Ja w takim razie idę budować i zaraz będziemy zwiedzać tą konstrukcję, ten fragment miasta LEGO City. Jak widać, akcja gaśnicza się udała, kotki ocalone, chłopczyk też ocalony, a ja oczywiście zaraz pokażę wam, jak to wszystko się prezentuje. Pooglądamy sobie pojazdy, a potem przyjrzymy się temu budynkowi. On naprawdę jest ciekawy i jest tutaj naprawdę dużo rzeczy, które służą do zabawy i pod tym kątem ten zestaw, już teraz mogę wam powiedzieć, prezentuje się naprawdę wyśmienicie, no a wy też zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o mniejsze pojazdy, no to mamy do czynienia ze sportowym samochodem strażaków oraz motocyklem. W przypadku motocykla to jest oczywiście standardowy, doskonale nam znany odlew. Ma tutaj jeszcze zamontowany sygnalizator świetlny oraz gaśnicę, chociaż jest niebieska, więc może to jest tlen, może to jest po prostu butelka z wodą i można ją gazować, nie mam zielonego pojęcia, ale taki sam zbiornik pojawia się tutaj. No i co do samochodu, on jest naprawdę bardzo prosty, ale wygląda całkiem nieźle, ale niestety znowu mamy do czynienia z tymi prześwitami i to jest naprawdę irytujące, że praktycznie w każdym pojeździe z serii LEGO City mamy po prostu takie niedociągnięcia. Ja rozumiem, że trzeba ten pojazd w jakiś sposób zminiaturyzować, no ale można to zabudować i po prostu zrobić tę konstrukcję nieco
inaczej, a myślę, że jest na czym się wzorować, choćby jeśli chodzi o serię Speed Champions. W środku oczywiście mamy miejsce dla kierowcy, nie uraczymy tutaj żadnych drzwi, ale w środku jest całkiem sporo miejsca, tylko tutaj znowu mamy prześwity, więc kierowca może szurać nogami po podłożu. To teraz możemy na spokojnie zająć się tym dużym wozem strażackim. Jeśli chodzi o wygląd z przodu, no to on przypomina wszelkiej maści samochody, które pojawiają się jako transportowce czegoś tam w LEGO City. No i znowu tutaj też są te nieszczęsne prześwity, a naprawdę można to było po prostu domknąć skosem, lekko opuścić oś i byłoby zdecydowanie lepiej. I to nie jest tak, że ja się czepiam na siłę, po prostu to jest taki powtarzalny błąd w kolejnych zestawach. No ale dobra, odchylę na chwilę drabinę i zajrzymy sobie tutaj do środka. Zmieścimy tutaj dwie minifigurki. Jedną z przodu, drugą z tyłu. Niestety nie ma miejsca na to, żeby z przodu posadzić dwie minifigurki, bo będą po prostu na siebie zachodziły i po prostu się nie zmieszczą tak najzwyczajniej w świecie. Więc ja to zamykam. Mamy tutaj też schowek. Możemy sobie oczywiście zajrzeć do środka, czy z drugiej strony jest. A jakże, oczywiście też schowek się pojawia i z tamtej strony mieliśmy toporek, a tutaj z kolei pojawia się kolejna gaśnica. Co do samej drabiny, myślę, że tutaj jest jeden zasadniczy problem, a właściwie dwa. Pierwszy jest taki, że ona nie jest rozsuwana. To by było naprawdę fajne, bo można wtedy zwiększać sobie dystans, a drugi problem to właśnie ten problem, czyli ograniczenie do takiej niemożliwości obrócenia tego o 360 stopni. Szkoda. Ale tutaj mamy kolejny schowek, możemy sobie dźwignąć ten element dachu i tutaj też rzeczywiście czy wpakować strażaków, czy też jeszcze powrzucać jakieś dodatkowe akcesoria, a jeśli chcemy oczywiście już gasić pożar, no to mamy możliwość miotania tą wielką wodną strzałką. I co istotne, tutaj też możemy sobie miotać za pomocą groszy. Po prostu odkręcamy sobie ten sznurek, no i oczywiście ten miotacz groszków służy do tego, żeby też nim gasić pożar. Ja to z powrotem skręcę, o, idealnie. No i zapnę oczywiście w to miejsce, gdzie on się znaleźć powinien. No i do samochodu też dołączony jest kolejny element miotający. Tym razem możemy sobie miotać tymi tajlami. Ale jak już mówiłem w przypadku innych zestawów, niestety te elementy są takie, że one troszeczkę średnio nadają się do strzelania. One czasem powodują taki dość solidny opór, ale tutaj znowu mamy jakieś miejsce do przechowywania różnej maści sprzętu, tutaj jeszcze znajduje się łopata, no a tutaj znajdziemy zapas wody. Ale najistotniejsza i tak jest główna konstrukcja i tutaj mamy taki niewielki płotek, ale zwróćcie uwagę na ten element. Jak pięknie to wygląda i to jest nadruk. Ktoś informuje, że kotek zaginął. Mamy tutaj oczywiście takie zrywki z numerem telefonu. Jest oczywiście hydrant, no bo też trzeba się móc czym posiłkować, żeby podpiąć się do wody, żeby móc gasić pożar. No i co do dodatkowego wyposażenia. Mamy tutaj też taką siatkę, na którą możemy łapać osoby, które wyskakują z budynku, który płonie. Szkoda tylko, że te drzwi są totalnie zamknięte. To oczywiście możemy sobie odpiąć te tajle i one będą normalnie pracować. No i tutaj jeśli chodzi jeszcze o takie dodatkowe elementy zabawowe, cyk, tutaj też z tego kontenera wysuwa się ogień i oczywiście możemy go sobie schować. Szkoda, że ten mechanizm nie jest zrobiony taki w 100%, że możemy to wysuwać i chować. No niestety, tylko będzie się chował ogień, musimy już ręcznie sobie to domknąć. A w tym miejscu mamy tajny sos, który też wycieka z tego silosa i możemy też sobie strzelać tym sosem. No i w tym wypadku dostajemy te takie rozpaćkane tajle w takim kolorze. To myślę, że jest naprawdę dodatkowy, fajny element do zabawy. Mamy tutaj też te ogniki. Ja je z powrotem przystawiam do okna, dlatego że pokażę wam jak to wygląda, ale myślę, że do tego już zmienimy sobie ujęcie. O, teraz będzie to widać zdecydowanie lepiej. Ja też posłużę się wozem strażackim, tylko odepnę sobie przyczepkę. Wóz już wjechał. Ja w takim razie będę starał się wycelować i trafić w ognik. Dobra, uwaga, wy widzicie, że ja mierzę, a czy uda mi się trafić? Tak, udało się. I tak, jak ten się przesuwa, to ten też się przesunął, bo on po prostu odskoczył. Ale zaraz wam pokażę, jak to wszystko działa i dlaczego to jest tak, a nie inaczej skonstruowane. Tylko odłożę z powrotem wodę do tego miotacza i odwrócę budynek, żebyście też mogli zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Tutaj budynek z tyłu jest dość pusty, ale wynika to z tego, że te ogniki są po prostu zamontowane na takim mechanizmie. I w momencie, kiedy one się odchylają, bo je zestrzeliliśmy i teraz odchylę wszystkie, to tutaj mamy tą puszkę z sardynkami i możemy sobie od razu za pomocą puszki ogniki wyrównać. Wyjątkiem jest tylko ten ognik na beczce, która też zapłonęła. Jego po prostu sobie odwracamy i on kiedy spada, trzeba go z powrotem sobie tutaj oczywiście umieścić. Tyle, że tutaj troszeczkę brakuje miejsca. Jest delikatnie ciasnawo. O,
ale udało go się umieścić. No i jeszcze pokażę wam w takim razie tą puszkę z sardynkami, bo to jest naprawdę niesamowicie prosta konstrukcja, ale jakże urocza. Zobaczcie na tą wielką naklejkę z sardynkami. Mamy tutaj oczywiście taką imitację klucza do otwierania tej puszki, no a sama puszka, tak jak już widzieliście, ma po prostu tutaj osadzony taki mechanizm, który umożliwia nam przystawianie z powrotem ogników do okien. Wraz z tym zestawem nie otrzymamy jakiejś pokaźnej ilości minifigurek, ale myślę, że to, że jest ich tylko 7, rekompensuje nam gromadka kotów, bo dostajemy tutaj jednego dorosłego kota oraz dwa kociaki, które naprawdę prezentują się niesamowicie uroczo i każdy z nich jest w innym kolorze. To zdecydowanie na plus. Natomiast jeśli chodzi o minifigurki, to dostajemy tutaj naprawdę spory zastęp strażaków. To są figurki, które pojawiają się często w magazynach czy w książeczkach, więc jakby każdy z was pewnie ma ich całkiem sporo. No i mamy tutaj oczywiście taką panią, która porusza się na motocyklu. Mamy też oczywiście strażaków w takich kombinezonach przystosowanych do tego, żeby wejść gdzieś tam głęboko w pożar, ale myślę, że chyba i tak najlepiej prezentuje się ten gość w takim skafandrze, który idealnie będzie nadawał się do tego, żeby wejść nawet w jakąś strefę radioaktywną. Świetnie wygląda ten element. No i jeszcze dostajemy tutaj chłopczyka, który oczywiście, no tak zakładam, że po prostu przyszedł tutaj ratować kotki, albo po prostu był zasmucony tym faktem, że budynek zajął się ogniem, a kotki gdzieś tam zostały w środku. Także cóż, mogło być lepiej, ale myślę, że i tak gromadka kociaków wynagradza nam to, że tych figurek jest tylko 7. Dawno nie miałem do czynienia z tak bawialnym zestawem, gdzie motywem przewodnim jest straż pożarna. Mnogość elementów, które możemy poruszać, które możemy wystrzelić, jest naprawdę imponująca. No bo po pierwsze, mamy ognie wyskakujące z kontenera. Mamy ognie, które możemy gasić w budynku. Mamy też wyciekający sos. No a jeśli chodzi o miotanie wody, to naprawdę jest tutaj bardzo dużo możliwości. No a myślę, że zwieńczenie tego budynku w postaci tej naprawdę przerysowanej, ogromnej puszki z sardynkami, to jest coś naprawdę uroczego. I jeśli chodzi o minifigurki, okej, one nie porywają, ale skafander plus gromada kociaków to jest naprawdę sztos. Cóż mogę powiedzieć, naprawdę sympatyczny zestaw, który może podobać się wielu osobom, jeśli oczywiście w LEGO stawiacie na bawialność, a nie na to, żeby konstrukcje wyglądały fantastycznie, bo tutaj konstrukcje są poprawne, ale jeśli chodzi o możliwości zabawy, one są naprawdę niesamowicie duże. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!